Do aresztu śledczego na Grochowie stawia się młoda kobieta w celu odbycia kary. Dzień dobry, proszę. Funkcjonariusz pełniący służbę na bramie wjazdowej musi wylegitymować każdą osobę, która wchodzi na teren jednostki. Proszę do mnie. Proszę. Jak się pani nazywa? Mariola. Funkcjonariusze sprawdzają zasadność przyjęcia w celu zweryfikowania, czy na pewno powinna znaleźć się w zakładzie karnym. Bo nie możemy bezpodstawnie nikogo pozbawić wolności. Ma pani jakieś przedmioty niebezpieczne, niedozwolone, broń, gaz? Nie, nie mam. To zapraszam panią. Mam za to... Dobrze, powiadomimy służbę zdrowia, spokojnie, zapraszam. Ale nic mi się tutaj nie stanie? Nic. Idziemy teraz na węzeł przyjęć zwolnień. Tak, ja powiadomię pielęgniarkę, służbę zdrowia, podejdzie tutaj do pani i dalej będzie z panią rozmawiała już pielęgniarka, dobrze? No dobrze, dobrze. Proszę się nie martwić, wszystko będzie w porządku. A panowie to tak zawsze chodzą przy przyjęciach? Tutaj jest nasza praca filmowana, także pani wizerunek nie będzie udostępniony. No ja mam nadzieję, bo ja sobie nie życzę. Cześć. W oczekiwaniu na pielęgniarkę kobieta zostaje zamknięta w celi izolacyjnej. Cześć Maja, potrzebuję cię tutaj na węzeł przyjęć zwolnień. Mamy do przyjęcia osadzoną ciężarną. Dobra, dziękuję, na razie. Służba medyczna niezwłocznie udaje się do pomieszczenia przyjęć w celu przeprowadzenia wywiadu z ciężarną kobietą. Słuchaj, jest do przyjęcia osadzona, mówi, że jest w 8 miesiącu ciąży. Ma kartę ciąży przy sobie, no widoczny brzuch, także dlatego cię wołałam. Dobra, to weź, poproszę panią tam do gabinetu. Zapraszam panią, pielęgniarka by chciała z panią porozmawiać. Gdzie ja mam iść? Tutaj prosto. A to nie zaszkodzi dziecku? Nic się nie stanie. To nie jest aparat rentgenowski, także na pewno nic się pani tutaj złego nie stanie. Dobre. I zapraszam tutaj do pielęgniarki. Dziękuję. Tą książeczkę potrzebuje pani? O, to bardzo dobrze, że ma pani kartę ciąży. Pani jest w 36 tygodniu ciąży. Kobiety u nas mogą przebywać tylko do 28 tygodnia ciąży. Także pani prawdopodobnie już w dniu dzisiejszym zostanie przewieziona do Grudziądza, dlatego że my nie możemy w 36 tygodniu kobiety trzymać u siebie w areszcie. W Grudziądzu znajduje się oddział położniczo-ginekologiczny przeznaczony dla kobiet w ciąży. Tuż przed porodem osadzona będzie przewieziona do szpitala na wolności. To ważne, bo dziecko nie będzie miało wpisane w dokumenty, że urodziło się w areszcie śledczym. Także zabieram na razie kartę, bo będę potrzebowała przekazać tam. Ale w tym momencie ja nie mam już żadnych dokumentów. Pani ma moją kartę, tam mają kartę mój pani dowód. Oddam, to sobie skseruję. Muszę mieć, kiedy miała pani USG robione, badania krwi, wszystko, muszę przekazać pielęgniarkom w Grudziądzu, tam zadzwonić do nich. A tam jest lepiej, tak? Tam w Grudziądzu. No to jest szpital położniczo-ginekologiczny. Także dziękuję. Ja również dziękuję. Pani oddziałowa, panią zabierze do siebie tam. Na cel. Kiedy osadzona urodzi, zostanie przewieziona do aresztu, w którym przebywają inne matki z dziećmi. Warunki tam panujące nie przypominają typowego więzienia. Kobieta przeważnie zostaje z dzieckiem do 3 roku życia, ale o tym musi zadecydować sąd. Chwileczkę proszę poczekać. Dziękuję. W przypadku dzisiejszej osadzonej, która dzisiaj stawiła się do odbycia kary, ten transport został zapewniony w przeciągu niecałych 2 godzin od momentu, kiedy zjawiła się u nas na terenie jednostki. Została wytransportowana do zakładu karnego w Grudziądzu.